lekcjami otwartymi, pokazami, prezentacjami dorobku artystycznego, sportowego, naukowego uczniowie wraz z kadrą pedagogiczną liceum w Chobrzanach zachęcali ósmoklasistów do kontynuacji nauki w ich szkole. Placówka ma wiele walorów, jak chociażby lokalizację z dala od miastowego zgiełku, mało liczne klasy, bardzo dobrą atmosferę, a to pozwala na indywidualizację kształcenia. No bo to jest szkoła kameralna, szkoła, w której uczeń nie jest anonimowy, szkoła, w której spełniamy marzenia tych, którzy tu przychodzą, różnych uczniów, i tych bardziej zdolnych, i tych mniej zdolnych. Liceum ogólnokształcące imienia Żeromskiego w Chobrzanach oferuje szeroki pakiet kierunków. Rozszerzenia w kierunkach humanistycznych, matematyczno-przyrodniczym oraz biologiczno-chemicznym. Koła zainteresowania różnego rodzaju, od sportowych do typowo naukowych, różnego rodzaju inne oferty związane z wolontariatem. Liceum w Chobrzanach jest jedną z nielicznych w regionie placówek prowadzonych przez samorząd gminny i dlatego nie mogło zabraknąć wójta. Dla Adriana Wołosa obecność na dniach otwartych wynikała nie tylko z szefowania gminie, ale także z tego, że sam jest absolwentem tej placówki. To nasze liceum. W 2004 roku powiat chciał je zlikwidować decyzją ówczesnego wójta świętej pamięci Witolda Garnuszka. Gmina Samborzec przejęła, jako organizator działalności, przejęła liceum ogólnokształcące w Chobrzanach i tak trwa to do dziś. Śmiało mogę to liceum polecić, bo tak się składa, że jestem również jego absolwentem, także jest to bardzo, bardzo dobra szkoła z dobrą atmosferą, z dobrymi nauczycielami, gdzie naprawdę można się wiele nauczyć. Jako wójt gminy Samborzec jestem dumny i z tej szkoły, i z tego, że jestem właśnie absolwentem tej szkoły. Chodziłem tutaj w zasadzie od zerówki do matury i naprawdę bardzo, bardzo miło wspominam te czasy szkoły podstawowej, gimnazjum jeszcze wtedy, czy czasy liceum. Także zachęcam wszystkich uczniów klas ósmych z terenu gminy Samborzec, z terenów gmin ościennych do tego, aby składali papiery do chobrzańskiego liceum. Uczniowie wybierają chobrzańską szkołę z różnych względów. Wysoko cenią kadrę oraz ofertę zajęć pozalekcyjnych. Długo należałam tutaj do klubu siatkarskiego LKS Chobrzany. To też miało duży wpływ na moją decyzję przyjścia tutaj do szkoły. Przyszłam tutaj do szkoły i nie żałuję tego. W szkole panuje miła atmosfera, nauczyciele są mili. Nauczyciele są bardzo przyjaźni i nawet jak mamy z czymś jakiś problem, to starają się nam zawsze to jak najlepiej wytłumaczyć. No, prawda jest, że każdy ma swoje plusy i minusy, ale jednak jest naprawdę bardzo fajnie. Mili nauczyciele, z każdym można pogadać i jeśli jest jakiś problem, to na pewno zawsze nam pomogą. Jest też dużo zajęć pozaszkolnych. Byliśmy ostatnio w Poznaniu i zwiedzaliśmy tam właśnie różne rzeczy i miejscowości też tam bliskie. Byliśmy też na przykład w kinie oraz graliśmy w paintballa. Wójt Samborca dodaje, że szkoła to nie tylko edukacja, ale także centrum życia kulturalnego. Szkoła zawsze była takim centrum kultury. Nauczyciele, inteligencja, którzy tu pracujący przekazują swoją wiedzę, organizują różne wydarzenia, publikacje piszą, jak chociażby publikacja, która już jest w zasadzie w druku, Cena Wierności, o uczniach, którzy w czasach stalinowskich zostali aresztowani, którzy spędzili czas rok, dwa lata różnie w zakładach pracy, ciężkiej pracy, pracy karnej. Także tutaj pan profesor Tomasz Styczeń, zresztą mój wychowawca z czasów licealnych, taką publikację przygotował. Placówka dba o tradycje, pamięta o swojej historii, swoich absolwentach, o czym chociażby świadczą przygotowania do 80. rocznicy powstania szkoły i zjazdu absolwentów. Obchodzimy w tym roku 80-lecie istnienia tejże szkoły. Korzystając z okazji, pragnę tych wszystkich absolwentów naszych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na udział w zjeździe zaprosić na ten zjazd 15 czerwca, już za 3 tygodnie. Jerzy Strzyż, STV Info.